Tłumaczenie teorii na język potoczny. Hermeneutyka. Angielski korsarz żyjący w XVI wieku. Drake. Napływ ludności chłopskiej do miast. Depezantyzacja. A to co? Wierny żonie na 3 litery. Kot. Nie. Kot nie pasuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam najmocniej. Tak, słuchaj. Gdzie jest toaleta? Proszę pana, tam po schodach i w prawo. Dziękuję. Proszę. Jak nie pasuje? Przepraszam najmocniej, ale... Tam napisane jest tylko, że toaleta jest płatna 2 zł, a klientom baru za darmo. No zgadza się. To jak zostać klientem baru? No proszę pana, trzeba coś zamówić. A czy... A czy mogłem na początku dostać kluczyk, a potem coś zamówię? Proszę! Proszę! No dobra. Proszę. A, dziękuję bardzo. Chwila, moment, moment. Może pan będzie wiedział. A? Wierny żonie. Na 3 litery. O. Nie wiem! Nie. Laurka? Cześć, tatuś z tej strony. Słuchaj, jest tam gdzieś mamusia? To daję. Cześć, kochanie. Cześć, słuchaj, no problem w krzyżówce mam. Co to jest? Wierny żonie na 3 litery. No ale czego się drzesz? Jaki cham? Halo? Cham. Pasuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No to zgodnie z umową chciałbym teraz coś zamówić. Słucham. Poproszę o taksówkę.